Mówiąc o dylatacji czasu w szczególnej teorii względności, warto zrobić dygresję o grawitacyjnej dylatacji czasu. Przypomnijmy, w szczególnej teorii względności zegar będący w ruchu względem jakiegoś układu inercjalnego chodzi wolniej w porównaniu do zegarów w tym układzie. Mamy jakiś inercjalny układ. Narysujmy sobie kilka zegarów w tym układzie. Te zegary są synchronizowane. Teraz mamy zegar, który jest w ruchu, powiedzmy, z jakąś prędkością V. No i właśnie ten zegar w ruchu chodzi wolniej w porównaniu do zegarów w tym układzie inercjalnym. Teraz w grawitacyjnej dylatacji czasu zegar znajdujący się bliżej, na przykład powierzchni Ziemi, narysujmy sobie, o, powiedzmy, że to jest Ziemia. I teraz zegar znajdujący się bliżej powierzchni Ziemi chodzi wolniej od zegara znajdującego się wyżej nad powierzchnią Ziemi. Ok? Na przykład od tego zegara. I to już jest, proszę Państwa, zagadnienie z ogólnej teorii względności, gdzie grawitacja związana jest z zakrzywioną geometrią czasoprzestrzeni. Okazuje się jednak, że jakościowo można łatwo zrozumieć grawitacyjną dylatację czasu. Zróbmy to w następujący sposób. Mamy inercjalny układ S. Tutaj. To jest inercjalny układ S. Narysujmy sobie w tym układzie kilka zsynchronizowanych zegarów. Oczywiście rysuję tylko kilka takich zegarów. Dobrze. Mamy też obracającą się karuzelę, której środek spoczywa w układzie S. Tu niech będzie środek tej karuzeli. I ta karuzela, środek spoczywa w tym układzie, w układzie S. No i narysujmy sobie karuzelę. Tutaj jeszcze jeden okrąg sobie narysujmy. Mamy naszą karuzelę. I ta karuzela obraca się w tym kierunku. Dobrze. Teraz taka obracająca się karuzela to jest oczywiście układ nieinercjalny. No bo mamy przyspieszenie dośrodkowe i oznaczmy sobie ten układ przez S', prawda? To jest nasza obracająca się karuzela. Na karuzeli mamy zegary i narysujmy sobie kilka z tych zegarów. Mamy jeden zegar, drugi. Rysuję kilka zegarów. I teraz jest jasne, że zegary znajdujące się dalej od środka karuzeli mają większą prędkość niż zegary będące bliżej środka. No, ten zegar ma, powiedzmy, taką prędkość, a ten zegar ma mniejszą prędkość, no bo znajduje się bliżej środka naszej karuzeli. Dobra? Tutaj zakładamy, że ruchy tych zegarów są po okręgach, czyli ta karuzela to są takie okręgi, oraz że prędkości tych zegarów mają stałe wartości. Dobrze, teraz z wcześniejszych wykładów wiemy, że w rozpatrywanej sytuacji możemy napisać następujący wzór na dylatację czasu. Delta T' równa się delta T razy pierwiastek 1 minus V do kwadratu podzielone przez C do kwadratu. To jest wzór na dylatację czasu. Delta T tutaj to jest odcinek czasu na zegarach w inercjalnym układzie S. Teraz skupmy swoją uwagę na jakimś wybranym zegarze z układu S'. Na jakimś jednym niebieskim zegarze. I teraz delta T' to jest odcinek czasu na tym zegarze w układzie S'. V to jest prędkość naszego zegara z układu S' względem układu S, a C to jest prędkość światła. No i teraz wiemy, oczywiście, że jeśli prędkość jest różna od zera naszego zegara, no to delta T' będzie mniejsze od delta T. No i zegar w ruchu względem układu S chodzi wolniej od zegarów w układzie S. Ale uwaga, proszę Państwa, na karuzeli, czyli w naszym układzie S', zegary mają różne prędkości. Im zegar jest dalej od środka karuzeli, tym ma większą prędkość i chodzi wolniej. Prawda? W układzie S' rytm zegarów zależy od odległości od środka układu S'. Widzimy, że w układach nieinercjalnych pojawia się coś, czego wcześniej nie było. No bo w układach inercjalnych, tak jak w układzie S, wszystkie zegary mają taki sam rytm. No, na razie nie widać, co to ma wspólnego z grawitacją. Przeanalizujmy teraz sytuację z układu S', to znaczy mamy obserwatorów na karuzeli i zobaczmy, jak oni opiszą zachowanie się zegarów na tej karuzeli. Dobrze, narysujmy sobie obserwatorów. Powiedzmy, tu mamy jednego,
On tu stoi na takiej podkładce oraz tutaj mamy drugiego. Też stoi tutaj na jakiejś podkładce. No i teraz, co powiedzą ci obserwatorzy? No, tak, na początku mogą powiedzieć, o, jesteśmy na obracającej się karuzeli, to jest układ nieinercjalny i szczególna teoria względności mówi, gdy analizujemy to z punktu widzenia układu S, że rytm zegarów zależy od odległości od środka karuzeli. Okej, to jest to, co zrobiliśmy do tej pory. Ale, i tu jest najważniejszy punkt wykładu, obserwatorzy w S' mogą powiedzieć zupełnie inaczej. Mogą powiedzieć, że ich układ wcale się nie obraca, że ich układ spoczywa, ale jest jakaś siła, która wypycha ich na zewnątrz, siła, która dociska ich do karuzeli. Prawda? Jest jakaś tu siła. Im dalej od środka układu, tym większa jest ta siła. No my wiemy, że to jest oczywiście siła odśrodkowa. I teraz obserwatorzy z S' mogą powiedzieć, że zmiana rytmów zegarów jest powiązana właśnie z tą siłą. I teraz, proszę Państwa, pojawia się zasada równoważności Einsteina, będąca punktem wyjścia ogólnej teorii względności. Zasada ta mówi, że lokalnie, ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to nie jest wykład z ogólnej teorii względności, ale zasada ta mówi, że lokalnie grawitacja ma taki sam wpływ na jakieś fizyczne procesy, jak układ przyspieszający. No na przykład, weźmy sobie Ziemię. Mamy tutaj jakieś pudełko i w tym pudełku znajduje się ciało. Oczywiście na to ciało działa siła grawitacyjna, no i ciało dociskane jest do podłogi tego pudełka. Ale możemy teraz powiedzieć inaczej. Możemy powiedzieć, że nie ma Ziemi, nie ma grawitacji, a ciało znajduje się w przyspieszającym pudełku. Mamy nasze ciało w tym pudełku, a pudełko przyspiesza, prawda? I dlatego to ciało będzie teraz dociskane do podłogi pudełka. Zgodnie z zasadą równoważności Einsteina, oba punkty widzenia są równoważne. A więc jakie wnioski wysuną obserwatorzy w układzie S'? Obserwatorzy z S' mogą powiedzieć, że to jakaś siła grawitacyjna dociska ich do podłogi. Powiedzą, że im dalej od środka układu S', tym większa jest ta siła grawitacyjna i tym wolniej chodzą zegary. I podobnie, proszę Państwa, z ogólnej teorii względności wynika, jak chodzą zegary w pobliżu na przykład Ziemi. Im bliżej powierzchni Ziemi, tym silniejsze pole grawitacyjne i tym wolniej chodzą zegary. Dla porządku wspomnę, że w dyskutowanym efekcie tak naprawdę liczy się wartość potencjału pola grawitacyjnego. To wszystko. Dziękuję.